Nic mnie nie wkurwia, tak jak ten komentarz. Wrzucasz jakąś klasykę sprzed lat. Istny brylant wśród memów, czy past. Perłę wyłowioną z morza gówna. Czekasz na komentarze i co? Było. 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 BYŁO! Było, kurwa! Było, xD. Było. 78 tygodni, 2 dni, 4 godziny i 5 sekund temu. Ktoś wrzucił to na forczana, wykop, kwejka. Było, widziałem, używaj lubki! Było, ile razy będziesz to jeszcze wrzucać. Tak, wspaniale. Nie masz życia. Cały dzień surfujesz po gównostronkach rozsianych gdzieś po internecie. Znasz każdy mem najpóźniej godzinę po tym jak powstał. Rozpoznajesz wszystkie obrazki powstałe w ciągu ostatnich piętnastu lat. To czemu by nie machnąć na szybko komentarza było. Pochwalić się swoim internetowym obyciem, wiedzą i pamięcią? Żadne kurwa było. Było to było ci się pomydełko nie schylać, to koledzy z pod prysznica nie zgotowali by ci analnego inferno. Było to twoim rodzicom było się zabezpieczać, to bylibyśmy teraz wolni od twoich pseudo-intelektualnych wysrywów było to było sobie może znaleźć jakąś pracę, hobby, nie wiem, zacząć jakieś życie towarzyskie, dać odpocząć internetowi i zacząć żyć jak człowiek, a nie jak cierpiący na światło wstręt internetowy karaluch, co? To, że ty ogarniasz internety od ośrodków badawczych na biegu południowym po namioty inuitów, nie znaczy, że każdy ma obowiązek być wielkim mędrcem sieci, pielgrzymem przemierzającym codziennie. dziewięć gaga, kwejka, bzdzidy jeja, memowiska, sriska, demotywatory, srory, wiczany, forczany, karaczany, kurwany, mistrzów, sriczów, fanpage'a facebookowych, śmiesznych gównostronek i wszystko co się da. Ty chłoniesz te obrazki jak pierdolony jamochłon. Od czasu do czasu otwierając tylko swój wyziew, by wydać z niego dźwięk. Było. Ludzie niebędący umysłowymi rozwielitkami przeglądają internet z głową i umiarem. Oni mają internet. Ty internetu nie masz. To internet ma ciebie. Pierdol się słodko lewą ręką. Chuj wafel z tobą. Udław się swoją zajebistością. A jak już przyjdzie czas pożegnać się z tym światem... To niech rodzina na twoim nagrobku takie epitafium napisze. Tu leży Anon. Był.